21 września w nowostawskiej Kolegiacie Żuławskiej odbyła się msza odpustowa, podczas której dokonano instalacji 25 księży kanoników. Kapłan uhonorowany tą godnością jest zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem. Jednoczymy się w modlitwie wokół ołtarza Chrystusowego, ale ten czas jest szczególny, ponieważ dziś instalacja 25 księży kanoników kolegiackiej kapituły żuławskiej. Dzisiaj po tych latach widać, jak cudownie się rozwinął Kościół elbląski. Wystarczy spojrzeć na tych licznych kapłanów, którzy dzisiaj zostaną wprowadzeni w urząd kanonicki, równocześnie tych kapłanów, którzy razem z biskupami będą koncelebrować Eucharystię. O znaczeniu tegoż kościoła świadczą dokumenty, m.in. wizytacyjne z XVI wieku, których opaci oliwscy nazywali nowostawską świątynię Bazyliką Żuławską. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby przyjmując ciało Pańskie, czerpał z tego pokarmu siły do głoszenia Ewangelii. Panie, prosimy Cię. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Jak ksiądz Mariusz Pastuszko, obejmując urząd kanonika honorowego kapituły kolegiackiej żuławskiej, zaświadczam o zgodnym z prawem objęciu tego miejsca i urzędu z głosem czynnym i wiernym kapituły. 25 marca 2002 roku kościół Świętego Mateusza został podniesiony przez ówczesnego biskupa elbląskiego Andrzeja Śliwińskiego do rangi Kolegiaty Żuławskiej, przy której została oddelegowana kapituła, jednak wtedy nie zostali mianowani kanonicy. Po 13 latach, zgodnie z decyzją biskupa Jacka Jezierskiego, zainstalowano 25 kanoników. To, co się stało w Nowym Stawie 21 września w czasie odpustu ku czci Świętego Mateusza Apostoła, patrona tutejszego, to jest zwieńczenie tego dzieła, czyli po 13 latach kapituła doczekała się kanoników, 12 honorowych, 12 rzeczywistych i jednego zasłużonego. To wydarzenie uważam, że jest bardzo ważne dla miasta i gminy, zarówno w sferze kościelnej, jak i promocji naszego miasta. W imieniu mieszkańców miasta i gminy Nowy Staw, a także samorządowców ziemi żuławskiej i powiatu angorskiego składam serdeczne gratulacje wszystkim księżom kanonikom zainstalowanym dziś do kolegiackiej kapituły żuławskiej. Na pamiątkę pobytu w Nowym Stawie wręczam księżom biskupów i księżom kanonikom tutejszej kapituły publikację o naszym mieście. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Nie brałem udziału w tak podnośnej, tak zacnej i pięknej uroczystości, jaka miała miejsce w naszej kolegiacie przy mianowaniu kapituły kanonickiej.